Panie marszałku, Wysoka Izbo, pan minister Grabowski odpowiadał na pytania właściwie zupełnie niezwiązane z materią ustawy, o której dyskutujemy. Ja natomiast jako poseł sprawozdawca czuję się w obowiązku zabrać głos i jednak wrócić do tej kontrowersyjnej poprawki Senatu, kontrowersyjnej no przynajmniej dla części z Wysokiej Izby. Otóż chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że wyłączenie Centralnego Ośrodka Informatyki z tej ustawy zamrażającej wynagrodzenia nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów dla budżetu. Te 14 milionów złotych, o których rozmawiamy, to jest przesunięcie z jednego miejsca w drugie. Te zadania nie będą wykonywane przez służby, przez firmy zewnętrzne, tylko będą wykonywane przez Centralny Ośrodek Informatyki i być może będą wykonywane taniej. Tego do końca nie wiemy, ale taka jest też możliwość. Także nie wiadomo, czy taniej, ale nie wiadomo, czy drożej. Dlatego ja nie wiem, dlaczego ta poprawka budzi takie emocje. Po prostu przyjmijmy, że Centralny Ośrodek wykona to dobrze i wykona to tanio. Ale ja tylko chciałbym, żeby jedna rzecz była dla wszystkich jasna. To nie są dodatkowe wydatki dla budżetu. To jest przesunięcie środków w ramach jednej części budżetowej. Dziękuję bardzo.